Cześć Andrzeju, przepraszam Cię serdecznie za zwłokę, ale już właśnie wysyłam Ci odpowiedzi na Twoje pytania. Pytanie numer jeden. Witaj Wojtku, skąd podchodzisz? Jak długo zajmujesz się sportami walki? Witam serdecznie. Pochodzę z miasta na Śląsku, które nazywa się Racibórz. A sportami walki zajmuję się już długo, bo mam 36 lat, no to tak prawie 19 lat. Zacząłem stosunkowo późno uprawiać zapasy, bo mając prawie 18 lat, no to jest tam uwarunkowane zdrowie. Wcześniej nie mogłem po prostu. Pytanie numer dwa. Wiem, że bywasz na przemian w Polsce i Szwajcarii. Jak godzisz częste przeprowadzki z trenowaniem i przygotowywaniem się do walk? Nie do końca. Bywam na przemian w Hiszpanii, bo tutaj jestem zameldowany. Właśnie tutaj jestem. Serdecznie pozdrawiam z Ibizy. W Hiszpanii, w Szwajcarii i w Polsce. Jak godzę, to wszystko przyzwyczajony jestem. Mam już w każdym miejscu tutaj dobry gym do trenowania i tak jakoś od kilku lat żyję tak sobie i dobrze mi z tym. Jesteś podopiecznym Mirka Okińskiego. Jak to wygląda? Jak wygląda Wasza współpraca? Nasza współpraca wygląda to świetnie. Dogadujemy się z trenerem Mirkiem bardzo i odkąd jestem u niego, to tak jakby znowu złapałem wiatr w żagle. No i tak, jak to wygląda? No przed samymi walkami, jakieś tam trzy ostatnie tygodnie staram się te przygotowania i strategie robić tylko i wyłącznie z nimi. Bo odkąd współpracujemy, to wychodzi. Walczysz dla jego organizacji PL MMA. Organizacja jest często hejtowana. Co o tym sądzisz? Ja wiem, no kurczę, a która nie jest organizacja hejtowana w Polsce? Taką już mamy mentalność, że jak coś komuś się udaje, no to... To nie ma jakichś takich emocji środkowych, tylko są albo skrajne, albo ktoś to bardzo lubi, albo ktoś tego nie lubi i hejtuje. No nie wiem, no frustraci zawsze byli i będą, szczególnie odkąd jest do dyspozycji internet, zatem jest mi to obojętne. W jednej z ostatnich walk zabrakło Ci prądu, w kolejnej już powietrza nie brakowało, po pojedynek wygrałeś. Skąd taka dysharmonia? Kurczę, nie lubię tego pytania, co się stało, bo już odpowiadałem na nie 100 tysięcy razy. Wygrał tamtą walkę Dawid Drobina i nie ujmuję mu tego dnia, był lepszy. Życie, no co mu zabrakło mi prądu wtedy? Prawdopodobnie źle zrobiłem wagę i już więcej się nie odwadniam na kategorię średnią, czyli na 84, tylko jestem z powrotem w 93, no i tam mam zdrowia na 5-6 lat co najmniej. Widziałem, że obserwowałeś Mistrzostwa Polski ADCC w Łomiankach. Jak oceniasz te zawody? Co sądzisz o występach kolegów z klubu? Nie myślałeś, że wystartować na tej imprezie? Kurczę, no bardzo chciałem wystartować na tej imprezie, niestety nie mogłem, bo od miesiąca borykam się z poważną kontuzją kręgosłupa, przez co też nie startuję na gali PL MMA majowej, 20 maja. Co sądzę o występach moich klubowych kolegów? No gratuluję im bardzo osiągnięć, bo tam wiem, że część zajęła medalowe pozycje. Najbardziej kibicowałem Wiktorowi Szymańskiemu, bo jest to mój serdeczny przyjaciel i jemu gratuluję Mistrzostwa Polski. Jest to naprawdę perspektywiczny zawodnik, bo ma dopiero 18 lat. Pytanie siódme. Jakie jest Twoje zdanie na temat gali PL MMA w telewizji Puls? Czy takie przedsięwzięcia pomagają w jakimś stopniu w gonieniu konkurencyjnych gal? Wydaje mi się, że tak, jak najbardziej pomagają w gonieniu innych gal. Telewizja napędza ludzi, czyli tych przysłowiowych Kowalskich, którzy MMA tak naprawdę znają tylko z telewizji. No więc dobrze, że tak jest. A moje osobiste zdanie, ja nie oglądam telewizji od jakichś 7 lat, więc gdzie ja się biję i to tam nie ma większego znaczenia. Znaczy, oczywiście zarabiam dzięki temu, że gala ma telewizję. Przejdźmy do tematów niezwiązanych ze sportem. Chodzi mi o psy. Posiadasz dwa Amstaffy. Sam miałem psa tej rasy. Dlaczego właśnie takie psy? Postrzegaj rzeczy, jakie mordece. No widzisz, no nie do końca. Nie są, żaden z moich psów nie jest Amstaffem. Mam pitbulla, 8-letniego, ciapę, piękną suczkę. A drugi z moich piesków to jest jedna z najrzadszych ras świata, to jest tajski Ridgeback. Więc nie ma to nic wspólnego z rasami typu bull. Natomiast no co, czy psy mordercy? To jest kwestia, ludzie są źli, a jak się wychowa psy, to takie później one są. Ja zapraszam chętnie zapraszam wszystkich do śledzenia gdzieś tam poczynań moich psów, bo one są wyjątkowo łagodne i bardzo miło nastawione do całej ludzkiej populacji.
Nagrałeś z kolegami cover Zakonu Zybrzących z Polska. Skąd pomysł na ten utwór? Kurczę, no jedno z takich moich marzeń zostało spełnione właśnie tym nagraniem, bo ja całe życie lubię punk rocka, wychowałem się na takiej muzyce, a poza tym wydaje mi się, że tekst tej piosenki, mimo że nagrana w latach 80., bardzo, bardzo pasuje do tego, co się dzieje w dzisiejszych czasach w naszym kraju. No przykre, ale takie są realia, nie mi oceniać. Jakie są twoje plany na przyszłość, jeżeli chodzi o MMA? No w tej chwili niestety muszę pauzować jakieś 6 miesięcy, bo mam takie zalecenia od lekarza, bo jak tego nie zrobię, to niestety mogę już nigdy nie zawalczyć. Moja następna walka prawdopodobnie będzie w grudniu na gali PL MMA w Warszawie. Serdecznie zapraszam. Ring wolny, czyli kilka słów od ciebie. No co ja mogę powiedzieć? Fajnie, że gdzieś tam ktoś się jeszcze interesuje moją osobą. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, kibiców, tych, którzy mnie lubią, tych, którzy mnie hejtują. Chyba też, no tak wypada, no, dzięki wam gdzieś tam te słupki oglądalności rosną, nie? No i co, pozdrawiam pięknie ze słonecznej Ibizy, gdzie się żyje jak w bajce i czytajcie bloga. I co, no i bądźcie aktywni, trenujcie sport, no bo warto.